Cześć, witam się z tej strony Koksu. Chciałem was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj, jak zwykle, gramy sobie w Minecraft Survival. I tak, tam jest szkielet, jest noc. I tak, jesteśmy na, jakby to powiedzieć, no nie powiedziałbym, że na dachu, na takim czubku naszej nowej bazy. O! Dostał. I dostał. Dobra, tak nie zostanie. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy na pewno tradować. Nie powinno być tych mobów tutaj, ale okej. Niech będzie. Ja się boję tego creepera, żeby mi nic tutaj nie wysadził. A to niech tutaj zostaną. A, dlatego, że tutaj nie jest oświetlone. Będziemy musieli kiedyś to jeszcze oświetlić. Czy coś jeszcze będzie? Tak. Tu za dużo tych mobów mi się respinuje. Come on. Nie wiem, czy to za duża przestrzeń i po prostu oni mi się... jest za mało oświetlona, czy co? Nie wiem. Dobra. Trade. Mamy go na jeden. Czeladnik na pierwszy. Nie na pierwszy poziom. Jeden emerald. Że nie. Jeden papier to jeden emerald. Dobra, biorę tak. Biorę tak. Czy to mamy command? Nie, tu nie mam commanding. Szkoda. Dobra. Dobra. No i zobaczycie, że uzbieramy z tego bardzo dużo. Nie, jeszcze ja mam ponad stack. Jeszcze. Jeszcze. Zostało mi jeszcze dużo papieru. Jeszcze papier gdzieś. A niech będzie, że tu daję papier. 2,5 stacka. 2,5 stacka z jednej takiej kolejki. No come on! Za niedługo to wiem, co zrobimy. Zrobimy za niedługo największy beacon z emeraldów. Już wam mówię. A właśnie, jakbyście się pytali. Skąd ja wziąłem tych villagerów? Przypłynąłem z nimi. Przypłynąłem. Po prostu przypłynąłem. Wiem, czasochłonne, ale przypłynąłem. Dobra. Co będziemy dzisiaj robić? Tutaj z tej bazy to chyba wszystko zrobione, poza tym, że dodałem kwiatki. Więc idziemy do netheru. I prawdopodobnie w tym czasie będziemy... na tabliczki są. A, jeszcze. Musimy się na chwilę wrócić do tej bazy, bo... po bardzo ważną jedną rzecz. Jeżeli te moby mnie nie zabiją tutaj, będę musiał po prostu to bardziej oświetlić z góry latarenkami, bo no przydałyby się tutaj. Więc co, ja tam idę i widzimy się tam chyba za chwilę. Za chwilę, dobra, cały dzień. Bo potrzebuję tam bardzo jedną ważną rzecz. Tylko nie wiem, czy właśnie wiecie, o co mi chodzi, ale tak będą mi potrzebne rzeczy stamtąd. Co będę musiał stamtąd zabrać? Żeby ogólnie, no wiecie, żeby mieć. Ale powiem wam, nigdy w życiu nie miałem aż po... No chociaż może raz miałem, ale nie licząc tego świata, to tylko chyba raz miałem, nie licząc tego świata, miałem jakieś 5 stacków emeraldów. Naprawdę to jest dużo. Bo dopiero teraz niedawno się dowiedziałem o tej technice z zagryzarką. Ja w ogóle później nie, ja w ogóle... Ja no stop żyłem w wersji 1.12, 1.7.10. Teraz jestem na non-stop 1.16.2. No chyba, że jak gram na Bedwars to 1.8.9. Dobra, tutaj idziemy. To zostawiam, bo może prawdopodobnie ktoś, nie wiem. Właśnie, tutaj ich nie ma, musiałem ich zabić, ale to zostawiam. Co byśmy z tego wzięli? To bierzemy. To bierzemy. Obsydian nie. Książki nie, tutaj nic, tutaj moc komfortu, mam trójkę, o, tutaj jest wewnętrzny do tych, no to nie zostanie. To wezmę, a chociaż nie, bo i tak mam dużo tego złota. Wezmę sobie na pewno to. Lewki tłok chyba nie. To zaraz weźmie. Aha, czyli ja już tyle nazbierałem. Super. Raz, dwa. Super. Super, że mam aż tyle emeraldów i tego typu. Dobra, to zostanie tutaj. Co ja mam z tym zrobić? Ja nie mam już przy sobie shulkerów. Więc to chyba tam zostanie, co nie? Bo ja chyba taki mam bardzo dobre te enchanty, więc no. Dobra. Płyniemy i idziemy do netheru. Bo tak wolałem jednak tam pójść, bo tak w razie, bo nie chciałem stracić dużo diamentów, emeraldów, no bo to jest bardzo dużo. Hopsa i schodzimy.
I chyba by... Dobra, tutaj nikogo już nie ma. I idziemy pomału do Netheru, bo będziemy musieli tam robić, nie wiem, jakiś rekonesans albo... Może nie rekonesans, ale wiadomo co chodzi. Na razie z tego jest 16 bloków. Gdzie to? Gdzie to jest? Tu. Tak, tu. Tutaj chyba będę zostawiać się... Nie tu. Tu będę chyba zostawiać wszystkie właśnie moje rudy. Rudy, wiecie o co mi chodzi. Bierzemy tak i tak. 57 bloków szmaragdu. Czy to nie jest chore? Dobra, zostawiamy to tutaj. O, cześć zombie. Ty mi ich tam nie zarażaj, bo jeszcze... Nie zarażaj mi ich. Nie zarażaj. Ja bym tutaj chyba może dał... O, nie mam pochodni. Dobra, to zostawię to tak, tak, tak i tak. Dobra. Te tabliczki nie są mi niepotrzebne, bo rzecz... Ja się wyraziłem. Będziemy musieli tutaj wejść po to, żeby wziąć... dać koordynaty, nie wiem, do bastionu, tego typu. Tak, tutaj takie coś zrobiłem. I będziemy musieli tutaj zrobić, bo zamiast to pewnie w panel do lawy. Jesteśmy na takim biomie, niezbyt ciekawym. No w sumie, co się dziwić, jak na ostatnim też chyba też tak byliśmy. Więc co się dziwić. Dobra, zbieramy to. Propo Minecraft Manhunt. Powinien za niedługo być, ale to jest trochę ciężko to zrobić. Więc jakoś się postara... A, tutaj ten port. Dobra. Weźmiemy na razie tyle starczy chyba. I weźmiemy tak. Żeby to może był jakiś fajny wzorek. O. O. Tak. Nie, chyba tak lepiej. Pyk. Pyk, 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 pyk. Teraz tu bym musiał dać nie tak. Tak, tak, tak. I tak. Dobra. Czyli tak, to już jest i będziemy musieli chyba całe to tak zrobić. No ja nie wiem dlaczego ja to tak robię, ale... Hopsa, hopsa, hopsa. Op. Okej. Nie, 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 nie. Na szczęście mam netherite'ową zbroję, więc mi nic się nie stałoby i tak, ale w razie w lepiej, żeby nie zginąć. Bo widzicie teraz, najgorsze jest to, że tak, jak wpadniesz z netherite'ową zbroją do lawy, to już kit z tym i tak przeżyjesz. Ale jeżeli już wyjdziesz z tej lawy, to się palisz i palisz i palisz i palisz i palisz i się nie przestajesz palić, to jest takie cholernie idiotyczne. Chociaż co się... w sumie co się dziwić, no. Dobra, to damy tak. Damy tak. By to jakoś ładnie wyglądało. No, całkiem jest. Dobra, bo bym znowu wpadł. Pyk. Damy tak, damy tak. Damy tak, tak i tak. I tak. I tak. A to musimy tak. 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 I tak, dobra. Czyli jakbyśmy wchodzili to teraz tak by to wszystko wyglądało. Tak, mam jumpa na szczęście. Kurde, dużo nam mi to trochę zabrało sartuszek, ale dobra. Tutaj. Tutaj bym, nie wiem. Nie wiem, bo nie chce mi się teleportować do portalu. Nie do portalu, Boże Święty. Co to są za koordynaty? Bym sobie później zapisał. Ale na razie dam tak. Dam tutaj tabliczkę i będę dawać koordynaty, nie wiem, bastionu, fortecy, jak mi by było potrzebne. Robię po prostu tam przed, więc robię coś takiego. Niestety nie chcę mi się tam iść, więc robię locata. To jest bastion remained. Nie, 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 jest. Bastion. To jest tak. 192. Tak i 384. Dobra, zapiszę jeszcze tak. Na szczęście tutaj to jest ta wyższa wersja, to można tutaj tak to jakby to... O, jak sami dobrze wiecie, mogę to wszystko edytować. 345. Ile bloków są będzie? Locate Fortress. Nie, Fortress, nie wiem.
Minus 256. Koordynaty tutaj niewiadome. Minus 672. Nie. No nie, no nie, no nie, no nie. No nie. Forteca. Minus 256. Tylda. W ogóle nie wiem, czy u was też tak jest, że wydaje się, raz tą tyle, to ona wam się daje podwójnie. To jest takie trochę irytujące z jednej strony, ale z drugiej też całkiem, całkiem przydatne. Na przykład dokument 1, 6, tak 1, 2 i ile bloków to będzie 810. Dobra. To tak niech zostanie. Nie będziemy chyba tutaj tak bardzo się zagłębiać do tego bastionu. Poza tym, że mogę dać coś takiego. Coś będę musiał wykopać tutaj. Dzisiejszy odcinek chyba właśnie będzie krótszy, bo to jest taki jakby końcówka jakby tej przeprowadzki, bo w następnym odcinku, tak wiem, no sobie z Minecraft Survival, spokojnie już, że niedługo pojawią się poradniki, tak jak wam kiedyś mówiłem. I co? To jeszcze tutaj wykopę i idziemy tak. Pyk, 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 pyk. Ja tak... Ja się wycwanię, albo w sumie nie. Nie trzeba. Nie muszę się wycwanić. Dam sobie jeszcze spawn pointa i idziemy jeszcze tam. I chyba będziemy pomału kończyć odcinek, bo dzisiejszy odcinek będzie bardzo krótki. Ja chciałbym, żeby było przynajmniej 10 minut. Ale tak ustawimy to i będzie chyba to koniec odcinka, bo tak z jednej strony fajnie jak będą takie dłuższe odcinki, ale też no muszę mieć czas na zmontowanie tego typu. Pyk, 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 pyk. Dobra i dobra. Czy tutaj coś będziemy dawali? Chyba nie, bo... po złoto, tutaj złoto ciężko będzie zdobywać. Na pewno ja tam byłem. Jać, no. I po co ja to budowałem? Kurde, no. Dobra, na szczęście będziemy mogli się szybko przedostawać. Dobra. Tutaj jakoś będzie mogła się tam dojść. Ja bym wam pokazał, tak, mam kilof z krewetem, to ja wam pokażę najgłupszą rzecz, jaką wprowadził Mordang na świecie. Dobra, tylko bym musiał zrobić tak, żebym przeżył to. Nie mam hejbala, fuck. Nie mam hejbala. Nie mam hejbala. Okej. Dobra. Już wam pokazuję, o co mi chodzi. Na pewno będę musiał tego piglina zabić. Ja wam pokażę, tak. Wykopię tutaj takie coś. Gin, gin. Dobra. Zginąłeś se? Dobra. Wykopę aż dwie sztuki. Wykopę dwie sztuki netherite'owej rudy złota. Oraz wykopę, jak sami dobrze wiecie, jak tutaj wykopę, to zdobywam tylko bryłki. Około 3 potrzebuję, żeby mieć jedną sztabkę. Dla niej bym musiał wziąć się. Pyk. No nie. Dobra, giniemy. Już wam pokazuję to porównanie i będziemy kończyć odcinek. Po trzech rozkopaniach tego netherite'owego tego czegoś mogę dostać tylko jedną sztabkę. Oczywiście teraz jej nie będę brać, ale potrzebuję coś innego. Mianowicie potrzebuję drewno albo coś drewno podobne, jeżeli znajdę. Ajajaj, mamy tutaj praktycznie wszystko, a drewna nie mamy. No jak, książki nie będę spalać. O, biorę tak, dam style, to wyrzucę. Dobra, że nie wyrzucę, ale... Czy ja właśnie... Zapomniałem, że mam tą zielone dywany. Ja ci nie jestem przyzwyczajony, po prostu wybaczcie mi to. Tutaj, do kuchni, akurat mamy idealnie. Tutaj, tak, tak. Weźmiemy w to. Dam wam, przypalę jedno. To będzie się teraz na spokojnie przepalać. Wiem, bardzo szybko to spala, ale i tak to jest, no wiecie, dobra. Bierzemy i zobaczcie, sztabka złota. Jak ja czasami nie rozumiem Minecrafta. I właśnie tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć. I tak, za niedługo będą już poradniki, więc co, widzimy się za niedługo.